Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Dzisiaj oprowadzę Was po kempingu w miejscowości Polańczyk, na którym sobie gościmy. Jest to kemping na ośrodku wypoczynkowym Cypel przy ulicy Dworskiej 26 w Polańczyku. Zaczniemy sobie tutaj na wejściu. Przed wejściem jest taki oto parking, z którego można skorzystać w momencie, kiedy parkujecie sobie jakąś przyczepą na ośrodku, to można tutaj autkiem sobie zaparkować, bo nie wszędzie są te parcele takie duże, żeby i przyczepa, i auto się zmieściły. Także wbijamy. Wjeżdżając sobie tutaj, od razu na start oczywiście mamy budynek recepcji. Jest to nie tylko kemping, ale są tutaj również pokoje na wynajem. Więc tutaj po prawej stronie jest wjazd również z parkingami i tutaj są domki i pokoje, apartamenty do wynajmu. Nie od razu po lewej stronie jest wjazd na pierwszy parcel. Tam mnie jeszcze nie było, więc się przejdę z Wami. No i tak, po wejściu tutaj okazuje się, że jest kilka tych miejsc. Bardzo proszę, tak to wygląda. Z tego co zauważyłem, to tutaj są parcele głównie jakby z doprowadzeniem skrzynki elektrycznej i co jakiś czas znajduje się kranik z wodą. Tutaj go nigdzie nie widzę. No i jest tych miejsc trochę. Tam oczywiście widać ten budynek recepcji, w nim znajduje się również restauracyjka i jakiś taki sklep. Jest trochę atrakcji dla dzieciaków, tutaj można się pobawić, pojeździć na jakichś konikach. Tutaj z prawej strony również jest taki namiot ze stołami bilardowymi. Zerknijmy sobie, jak to wygląda. O, miejsce do grillowania. Grill, bokser. Dwa stoły bilardowe. Piłkarzyki, cymbergaj i coś dla Danielsena. Danielu, pozdrawiam Cię. Ty byś tu zrobił gambita. Także tak to wygląda. Zaraz za budynkiem recepcji mamy natryski, umywalnie i całe sanitariaty. Zobaczymy, jak to wygląda. Tu mnie jeszcze nie było. Tutaj, żeby mieć ciepłą wodę, to trzeba wykupić żetony. Także idziemy dalej. Umywalnie damskie, męskie. Zmywalnia ma przerwę w dostawie ciepłej wody, także trzeba tutaj się załapać na odpowiednią godzinkę. I pozwoliliśmy sobie posprzątać po sobie po kawusi. Tutaj jest również punkt poboru wody. Tak to wygląda. No i jest to zmywalnia naczyń. Tu jest kuchnia z pralnią i są jeszcze umywalnie. A czym się różnią umywalnie od zmywalni? A tutaj po prostu masz umywalki, żeby sobie umyć ryjka i lustro, żeby się ogolić. No i sobie odpowiedziałem teraz na wszystkie pytania. Są również łazienki, lodóweczki do skorzystania, kuchaneczka, proszę bardzo. No, jakiś skromny, bo skromny, ale placyk zabaw dla dzieciaków jest, jeden, boisko i tutaj, za tym budynkiem z sanitariatami jest zrzut szarej wody. Tutaj jest taka studzienka. A w tym miejscu ja miałem problem, żeby to znaleźć, jest haczyk, żeby sobie tą studzienkę otworzyć i zlać. Jest to miejsce, gdzie można kamperem wjechać i bezpośrednio sobie z kampera tutaj zlać, bądź ewentualnie tak jak ja mam taki pojemnik na szarą wodę, to sobie tutaj go przetargałem i zlałem to do tej studzienki. Później jest sztaufik, którym można sobie po sobie posprzątać i generalnie tak to ogarnąć. Jak już jesteśmy w tym miejscu, to pójdziemy sobie dalej i zobaczymy, jak wyglądają kolejne miejscóweczki tutaj za tym boiskiem. No i tutaj są kolejne miejsca, fajnie poprzedzielane takimi, no już dużymi, wyrośniętymi brzuskami. I tak jak mówiłem, wszędzie są podoprowadzone skrzynki elektryczne. Wyglądają one tak, z bliska zamknięte na kłódkę. No jak my się instalowaliśmy u siebie na parceli, to pan po prostu przyszedł, otworzył i włączył prąd w konkretnie gniazdku, do którego mieliśmy się podpiąć. Jedno gniazdko ci przysługuje, tak. I tak to wygląda. Tutaj nad nami jest jakby kolejny placyk.
Bardzo proszę. No piękne są te parcele, duże i takie naprawdę wydaje mi się eleganckie. Na wielu kempingach nie byłem, bo dokładnie na dwóch. Ten jest drugi, ale jest to naprawdę urokliwie, pięknie, zielono, jeszcze zielono, bo to już jesień pomału się zaczyna. I idziemy dalej. No tutaj nie widzę nigdzie punktu pobierania wody, więc jednak nie jest on, jakby ta woda dociągnięta wszędzie do takich kraników, ale pokażę Wam, jak to wygląda piętro niżej, bo to jest jakby tak piętrowo. Tam jest trochę wyżej, są te domki. Tak jak tam widać, są te domki, tutaj piętro niżej jesteśmy my. Później jest kolejne pięterko. Może tutaj będzie to widać. Jest pięterko niżej, później jest kolejne pięterko. I tam daleko w krzakach jeszcze dwa piętra niżej widać naszą przyczepę. I tam sobie pomału zmierzamy. Praktycznie wszędzie wiszą różnego rodzaju zakazy, nakazy, informacje, jak się zachowywać, gdzie, co znaleźć i tak dalej. Ale jedyne miejsce, którego nie mogłem namierzyć, to właśnie zrzut tej szarej wody, który jest tutaj, bo to miejsce nie jest w żaden sposób oznaczone. Absolutnie trzeba być naprawdę mistrzem kminki, żeby tutaj to odnaleźć, a tym bardziej ten haczyk, który tutaj zlewa się po prostu z... No ale to jest jedyna taka rzecz, do której chyba się mogę przyczepić na ten moment. Poza tym jest ekstra. O, proszę, kolejna informacja dla palaczy. Cyk. Idziemy dalej. Mijając sobie ten plac zabaw, tutaj zjeżdżamy drogą asfaltową w dół. Zaczniemy sobie od tego, co jest tutaj. Na dzień dobry, mamy wejście. No, tutaj są śmietniki, ale piękny ptaszek tam sobie siedzi. Odfrunął właśnie. No, oczywiście segregacja odpadów, bo to jest bardzo ważne. Idąc sobie tutaj dalej, no to tutaj mamy toalety męskie, damskie i zrzut kasety chemicznej, toalety chemicznej. Wygląda to tak. O, tutaj jest miejsce poboru wody, jakby ktoś był zainteresowany. I w tamtym budynku, gdzie byliśmy przed chwilą, również takie miejsce jest. I tutaj jest to ładnie oznaczone, punkt opróżnienia kasy, tu się otwiera tego ziomka. Jak będę robił serwis przyczepy, to pokażę Wam, jak to wszystko po kolei, gdzie z tym idę i jak to wygląda. No to ale to są takie z taką otwartą przestrzenią, więc wszystko słychać, ale jest czyste i nie jest śmierdząco przede wszystkim, tak? No. Ławeczka, możesz sobie posiedzieć, jak jest wszystko zajęte. I tak, doba kempingu kończy się o godzinie 12, chyba że w niedzielę wyjeżdżasz, to o godzinie 16. To jest ciekawe, im dłużej jesteś, jak się weekend kończy, to możesz sobie posiedzieć. W ogóle fajna sprawa, że cały tutaj dach jest pokryty panelami, więc zielona energia, ekstra klasa. No i tak jak mówiłem, jesteśmy już piętro niżej. No i tutaj kolejne te parcelki takie na namioty, czy przyczepy, czy no, kto gdzie jak i w jaki sposób się zmieści i w jaki sposób podróżuje, no to musi się tutaj dostosować. No i z drugiej strony tego budynku również jest wejście na toaletę męską i damską. I idziemy sobie w pięterko niżej. Tutaj jeszcze ktoś przyjechał i namiotuje. Oprócz nas na piętrze niżej jest jeszcze jeden kamper, bardzo ładny kamper. Idziemy sobie dalej, schodząc tutaj wzdłuż tego budynku, idziemy na kolejne piętro. I tak, na rozstaju dróg, czyli tutaj, gdzie sobie szliśmy w tamtą stronę, tam jest budynek recepcji, schodzimy sobie do pięterka, gdzie tutaj już tylko możesz zjechać na prawo i na lewo. Pójdziemy sobie w lewo, zobaczymy, jak to wygląda z tej strony. Tam za mną, tam z tyłu za mną, gdzie ten kamperek sobie stoi, jest również nasza przyczepa zaparkowana i tam jest nasza parcela. Tutaj te miejscóweczki wyglądają tak. I właśnie tutaj co jakiś czas są zlokalizowane te krany do poboru wody. Proszę bardzo, tutaj można sobie tej wody nabrać. Tutaj jeszcze jedna przyczepa nad nami. No i te miejscówki to są teoretycznie miejscówki premium. A są one premium czy prestiż? Dlatego, że być może dlatego, że te krany są trochę bliżej, no ale przede wszystkim chodzi o ten widok.
No tutaj jest taka miejscówka z tym najbardziej urzekającym widokiem. Ona była zajęta w momencie, kiedy my przyjechaliśmy, no ale już tu sobie ktoś odjechał. My będziemy tu jeszcze tydzień, więc moglibyśmy się tak naprawdę tutaj przeparkować. No ale to nie ma sensu, bo tak naprawdę no, pogoda nie jest zbyt sprzyjająca i cały tydzień ma być taki. Dzisiaj musiałem wyciągnąć pelerynkę przeciwdeszczową i wykorzystać czas między deszczem a deszczem, żeby tutaj się z wami przejść i pokazać, jak to wygląda. Tutaj kolejne piętro niżej. No był pewnie w sezonie jakiś bar, miejscówka z dwoma basenami i plac zabaw. Zaraz będziemy tam niżej, to wam to pokażę bardziej z bliska. Tu też już wszystko nie funkcjonuje, no jest koniec sierpnia, ostatni weekend przed pójściem dzieciaszków do szkoły i tak dalej, więc wakacje się kończą, lato się kończy i no jest tutaj pusto. Tutaj już nawet właściciele łańcuchem zagrodzili możliwość wjazdu na miejscówki jeszcze piętro niżej. Tam jest droga, którą można by było zjechać. Tu są kolejne te parcelki. Fajna sprawa, że znajdują się również co jakiś czas skrzynki przeciwpożarowe z gaśnicą i tak dalej. No i tutaj już autkiem się nie wjedzie, więc tutaj raczej są miejscóweczki. Chociaż nie, z tamtej strony można wjechać samochodem, więc pewnie przyczepę by się tam zaparkowało, ale to podejrzewam, że są miejscówki bardziej dla właśnie namiotowiczów, czy osób po prostu podróżujących z namiotem. No i tutaj jest taka miejscówka, gdzie gofry były i inne jakieś rzeczy. Sorry, że jest tak ponuro i ciemno na tym filmie, ale no niestety taki mamy klimat, że jest jak jest. Za ciepło i no słońca dzisiaj w ogóle nie ma, więc wszystko jest za chmurami i o. No i teraz tak, tutaj są kolejne miejscóweczki, wszystko fajnie. Jest porośnięte drzewostanem takim już naprawdę dojrzałym, dorosłym. I tutaj jest wyjście do plaży. Do plaży, która jest taka bardzo spadzista. Na kolejnym filmie sobie zobaczycie, jak to wygląda, bo wybraliśmy się na kajaki. Jest tutaj również wypożyczalnia sprzętu wodnego i ona jest dzisiaj zamknięta, no bo wiadomo, w taką pogodę, no, kto by chciał tutaj wypożyczać kajak, pływać i tak dalej. No jest to wszystko zarządzane przez tutaj właścicieli. Jest fajnie, czyściutko, są kosze na śmieci nawet. No i ta plaża, no nie jest taka super plażowa, ale taka bardziej gliniasta, bym powiedział, z jakimiś takimi kamieniami, skałkami i tak dalej. No ale jest to miejsce, gdzie można sobie spokojnie do tej wody wejść, pokąpać się, pochlustać i w momencie, kiedy jest naprawdę ciepło, to schłodzić się i pobawić się dzieciaczkami. Także no jest takie miejsce i tak to wygląda. No a generalnie tak, jeśli chodzi o moje wrażenia na tym kempingu, no to tylko pogody mi brakuje na ten czas. Wczoraj było naprawdę przyjemnie i jakby ta świadomość, że przez kolejny tydzień będzie nie za ciekawie, to nie napawa optymizmem, bo chciałoby się trochę tutaj pokorzystać z tego rozlewiska, z tego jeziorka, ale no zobaczymy na ile nam pozwoli tutaj pogoda, ochota i wszystko, to na tyle skorzystamy z tego wszystkiego. Także tak. Tutaj ktoś chyba stacjonuje sobie na stałe, zabudowane, eleganckie miejsce. No i tak, tutaj jest jeszcze jeden poziom niżej. Gdzie są ławeczki, skrzynki i tutaj sobie też można zejść z namiotem. Czyli dla osób, które przyjeżdżają tutaj z namiotami, te miejscówki są najbliżej wody i takie najbardziej ekstra satysfakcjonujące, jeśli chodzi o ten widok, więc nie mając tego domu na kołach, a mając go w saszecie, w plecaku, możecie mieć tutaj naprawdę ekstra widoki, bo tutaj jest przecudownie. No i co jakiś czas oczywiście te punkty poboru wody, żeby nie trzeba było za daleko chodzić. Naprawdę, naprawdę fajnie. Co jakiś czas są takie wejścia drewniane, żebyś sobie mógł tutaj zejść pięterko niżej albo wejść pięterko wyżej. Czyli na przykład tam są takie schodki. O, tu jest właśnie ten kamper i nasza przyczepa. I tu jesteśmy my. Naprawdę myślę, że warto tutaj przyjechać. Miejsc nie brakuje. Nie wiem, jak to wygląda w pełni sezonu, bo podobno ludzi no jest co niemiara. Naprawdę multum. Tu jest kolejne zejście.
Także no nie tylko przyjeżdżajcie, kwaterujcie się i testujcie te miejscóweczki, bo są naprawdę wyśmienite. Generalnie tutaj wkoło Jeziora Sanickiego jest no cała masa tych kempingów. No ten znaleźliśmy, miał naprawdę dobre opinie na Goglach, więc po prostu zasugerowaliśmy się waszymi opiniami i wszystkich takich użytkowników, karawaningowców, namiotowców i podróżników. Myślę, że to jest jakimś wyznacznikiem, bo naprawdę jest tu bardzo przyjemnie. Także jeżeli podobał wam się ten film, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco i śledźcie naszą bieszczadzką przygodę. Hejka! Dorzucam wam jeszcze kolejnego dnia w słoneczku widok na te parcelki, jak to wygląda. Wszedłem z pieskiem na spacerek. Wejdziemy sobie w jedną taką przykładową. O, proszę, i ten widok na tą wodę, na te drzewka i to wszystko, no tutaj naprawdę, tu jest ta półka niżej, na przyczepy, namioty i w ogóle jest zachwycająco. No i mam tutaj spokój, ciszę i jakby taka pogoda była jak dzisiaj, do końca tygodnia, to... Chwała Panu. Alleluja.